Gmina Służ podsumowała minione 12 miesięcy. Przypomniano najważniejsze inwestycje, wydarzenia kulturalne i sportowe. Wśród uhonorowanych współtwórca i przyjaciel suskiego triatlonu Jerzy Górski. Susz w moim sercu i w mojej głowie jest już od 1992 roku. Tu po raz pierwszy przyjechałem jako trener i moi zawodnicy brali udział w tych pierwszych triatlonach. Zdobywaliśmy różne tytuły mistrzów Polski w różnych kategoriach. Zaprzyjaźniony jestem bardzo mocno z Piotkiem Netterem, który tak naprawdę zakochał się w triatlonie. On przywiózł tutaj jako pierwszy, jako młody chłopak mający 19 lat, rozpoczął tą miłość tutaj właśnie triatlonową. Triatlon stanowi suską tradycję. Tak samo spotkanie noworoczne, które jest okazją do wręczenia nagród za wkład w rozwój gminy Susz wśród wyróżnionych czterech przedsiębiorców. Włodarz miasta Krzysztof Pietrzykowski czujnym okiem obserwuje rozkwit gminy, w której zresztą urodził się i zakochał. Żona moja urodziła się też w Suszu, też jest Suszanką, także razem jesteśmy z Suszanami. I powiem tak, dzisiaj spotykam mało już osób, które się urodziły w Suszu, a po prostu przyjechały skądś, ale osoby, które kiedyś się urodziły w Suszu, związane są w młodych latach z Suszem, bardzo często wracają do wspomnień, piszą maile, chcą zdjęcia, albumy, które wspominają o latach, w których się wychowywali, także jest to bardzo miłe, sympatyczne. Czyli jakiś magnes same miasto i okolice mają, przyciągają jednak. Firmy odważnie inwestują w rozbudowę firmowych pomieszczeń i hal produkcyjnych, na czym zyskuje również lokalna społeczność. Rozwój przedsiębiorstw owocuje w miejsca pracy. Obszerna relacja z gali zostanie wyemitowana w Telewizji Mazury jeszcze w styczniu, a w niej o drodze do sukcesu, o nagrodzonych przedsiębiorcach oraz o sytuacji gospodarczej gminy Susz.